Telewizja w Polsce.pl, Bogumił Łuziński. Zapraszam na magazyn religijny Wierzę w Boga. Zaczniemy od krótkiego przeglądu najważniejszych wydarzeń. W minionym tygodniu CBOS opublikował ciekawe dane dotyczące stosunku Polaków do obecności religii Kościoła w przestrzeni publicznej. Okazuje się, że 90% Polaków akceptuje krzyże w przestrzeni publicznej. 74% Polaków nie ma nic przeciwko lekcjom religii w szkołach. Też 70% zgadza się na udział księży czy biskupów w uroczystościach państwowych. Natomiast jest niezgoda na nauczanie. 62% Polaków nie życzy sobie, żeby Kościół zajmował stanowiska wobec ustaw uchwalanych przez Sejm, już nie mówiąc o tym, jak ludzie mają głosować. No, wniosek jest taki, że ta nasza wiara coraz bardziej sprowadza się do pewnych symboli. Natomiast jeśli chodzi o treść i to, co z niej wynika, naszego postępowania, generalnie no, zaczynamy odrzucać. W minionym tygodniu też sąd rejonowy w Płocku wydał wyrok uniewinniający dotyczący kobiet, które dopuściły się profanacji Matki Bożej Częstochowskiej. Na kościele w Płocku świętego Maksymiliana Kolbego rozlepiały plakaty z Matką Bożą, która miała tęczową aureolę. I były dwa procesy wobec tych kobiet o profanację symboli religijnych. Najpierw sąd rejonowy na początku zeszłego roku uniewinnił te panie. Później teraz właśnie w tym tygodniu w styczniu sąd okręgowy drugiej instancji również uniewinnił te panie. No i to jest bardzo zły sygnał. Skomentował to właśnie biskup płocki Piotr Libera w ten sposób. Oznacza to przyzwolenie na profanację symboli religijnych. I niestety to jest prawda. I ostatnia informacja z tego krótkiego przeglądu. Proszę sobie wyobrazić, że niektóre państwa, my tu w Polsce rozmawiamy na temat obostrzeń, czy w ogóle wszystkich zaszczepić, czy nie, czy można sprawdzać kogoś, kto przychodzi do pracy, na przykład czy przedsiębiorcy mogą sprawdzać swoich pracowników, czy są zaszczepieni, czy nie. Natomiast niektóre kraje idą bardzo daleko w tej polityce antykowidowej, w tych przepisach. Jednym z najostrzejszych krajów jest Watykan. Tak, państwo watykańskie. Już do tej pory była tam taka zasada, że tylko zaszczepieni mogli pracować. Jeżeli komuś zbliżał się termin i przekroczył kolejnego szczepienia, to musiał zostać w domu, dopóki się nie zaszczepi, i ten czas, kiedy jest w domu, był liczony jako nieobecność nieusprawiedliwiona i nie dostawał pieniędzy. Ale na skutek tego, że mamy kolejną falę i duże niebezpieczeństwo związane z omikronem, Watykan wydał kolejne obostrzenia, i tak na przykład osoby, które odwiedzają muzea lub ogrody watykańskie albo uczestniczy konferencji, muszą być w pełni zaszczepieni albo wyleczeni, inaczej nie wejdą na teren państwa watykańskiego. W budynkach obowiązuje noszenie tych specjalnych masek takich medycznych, nie z materiału dowolnych. No i też są zawieszone podróże służbowe, wyjątkiem pilnych przypadków. Natomiast po kontakcie, gdy jest stwierdzony kontakt z osobą zakażoną, obowiązkowo kwarantanna w zależności od stopnia zaszczepienia. Także to, no to jest pewna dla nas wskazówka, że Stolica Apostolska zupełnie w innym kierunku idzie, jeśli chodzi o tą antykowidową, o tą politykę antykowidową. Przechodzimy teraz do naszej rozmowy. Dzisiaj naszym gościem jest ojciec Wojciech Surówka, dominikanin, duszpasterz wspólnoty Lednica 2000. Witam serdecznie ojca. Witam serdecznie, szczęść Boże. W tym tygodniu odbyła się konferencja, bardzo ciekawa debata dotycząca młodzieży, na kanwie danych, które najnowszych badań też CBOS-u dotyczących religijności właśnie młodzieży. I te dane są bardzo niepokojące. Przytoczę tutaj najważniejsze z nich. Otóż na przestrzeni 30 lat, między 92 roku, 92% młodzieży, tu mówimy o takim przedziale głównie 18-24,
52% młodzieży deklarowała się jako wierząca, natomiast teraz po 30 latach już tylko 71%. Jeszcze gorzej to wygląda w tej samej grupie wiekowej, w tym samym przedziale czasowym, jeśli chodzi o praktyki. Otóż spadła ona, liczba młodych praktykujących regularnie z 60% w 1992 roku do 23%, a wiesz, no, niemalże trzykrotnie. No i też taka ostatnia może liczba z takich, no, stawiających na nogi, że jest problem, to jest kwestia osób, które chodzą na katechezę. W ostatnich klasach szkół średnich jedynie 54% młodzieży, uczniów tych ostatnich klas liceum, techników, szkół zawodowych uczęszcza na lekcje religii. Mamy problem. Duszpasterze, którzy pracują z młodzieżą, widzą sami, że coraz mniej tych osób przychodzi. Badania CBOS-u to potwierdzają. Proszę ojca, przy tej dynamice odchodzenia młodych ludzi od kościoła, czy grozi nam za jakieś 20-30 lat, że kościoły będą puste? No, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Raczej ja koncentruję się na tym, co zrobić w tej sytuacji, żeby dotrzeć do młodych ludzi z Ewangelią. No, nie jestem ani futurologiem, który by przewidywał przyszłość, ani socjologiem, który mógłby wyciągać jakieś wnioski z danych. Interesuje mnie, co zrobić, żeby te osoby, które są w tym momencie, żeby dotrzeć do nich z Ewangelią. To o tym będziemy mówić, poświęcimy całą następną część, natomiast zacznijmy od powodów, no bo żeby móc naprawić, no to trzeba wiedzieć co, prawda? Z jakiego powodu młodzi ludzie odchodzą od kościoła? Wydaje mi się, że jest kilka powodów przynajmniej. I w badaniach CBOS-u były podane przynajmniej dwa takie powody. Ja bym tutaj jeszcze dorzucił jeden, wydaje mi się kluczowy i ważniejszy. Na pewno zaistniało coś takiego jak zaburzenie przekazu wiary, która jest przekazywana od rodziców dzieciom. Bo jednak najważniejszym miejscem ewangelizacji, katechizacji, przekazywania wiary jest rodzina. I to widać w tych badaniach CBOS-u, że jakby to ewidentnie tutaj się coś załamało. Jeżeli religia i przekazywanie wiary jest jakąś więzią, to wydaje mi się, że bardzo trzeba zwrócić uwagę na to, jaki wpływ na młodych ludzi ma rewolucja cyfrowa i media społecznościowe. Tutaj psychologowie biją na alarm, że są młodzi ludzie, czasem dzieci, którzy po kilka godzin dziennie spędzają w wirtualnym świecie, który mają w telefonie. Niewątpliwie to narusza jakąś więź, która realną więź, która jest pomiędzy dzieckiem, młodym człowiekiem, a jego rodziną, czy też również takim środowiskiem rówieśniczym i szkołą. I to skutkuje tym, że młodzi ludzie żyją bardziej w pewnej wspólnocie wirtualnej, a nie realnej. Ta wspólnota wirtualna, ona ma swoje plusy również, natomiast ona nie wytwarza takiej więzi, jaką jest więź naturalna, która tworzy się w realnych relacjach. Czyli, natomiast, czyli jeśli można wejść słowo, rodzice tych dzieci, młodzieży nie uczestniczą w tym ich świecie wirtualnym, bo ja mam doświadczenia ze swoimi dziećmi, one też oczywiście w tym komputerze siedzą, ale my na przykład sobie rozmawiamy o tym, czasami jakaś gra jest, więc się dzielimy tymi informacjami. Jak rozumiem, ten świat młodych jest hermetyczny dla rodziców, oni nie mogą w niego wejść i nawiązać jakichś kontaktów bezpośrednich. Ja bym powiedział tak, że muszą być inne proporcje po prostu. Mhm. Jakby sam wirtualny świat, czy media społecznościowe, czy internet jest jakimś dobrem, natomiast on nie może nam zastąpić realnych relacji. I to dotyczy nie tylko młodzieży, ale również ludzi dorosłych, bo to na nas wszystkich oddziałuje. Dlatego trzeba się właśnie zastanowić na tym, jak przejść od wspólnot wirtualnych do wspólnot realnych. Czasem właśnie może być tutaj punktem wyjścia właśnie świat wirtualny, o którym rozmawiamy z dziećmi, rozmawiamy z młodzieżą, ale tym, co nas jakby kształtuje, jest realna relacja, która się dzieje tutaj pomiędzy nami. No i zapominajmy, że chrześcijaństwo to jest jednak wcielenie, czyli Bóg przychodzi
na ten świat, aby stać się człowiekiem. No dobrze, ale jak to zrobić, skoro młodzież wsiąkła tam i no, trudno sobie wyobrazić, żeby nagle oni zostali z tego świata odciągnięci. To trzeba jakiegoś cudu, bo oni tam no, po prostu już tkwią. Jak to zrobić, żeby ich wyciągnąć ku rodzicom i ku Panu Jezusowi? Wydaje mi się, że trzeba tworzyć zaangażowania, które pomogą, znaczy mówię na takim najbardziej podstawowym poziomie, różne zaangażowania, które są zaangażowaniami realnymi, prawda? Chociażby jak powiedzmy harcerstwo, jakieś koła zainteresowań, robienie czegoś własnymi rękami. No to są takie momenty w życiu, kiedy można wrócić do tego realnego świata. To musi być coś, co tych młodych rzeczywiście zainteresuje i pociągnie. A czy Kościół ma jakąś taką ofertę? Bo ja rozumiem, że Kościół tutaj no, wszystkiego nie może, ale czy parafia to, czy duszpasterstwo, ten podstawowy, jakby taka komórka, w której młodzi mają się odnaleźć w Kościele, ma taką ofertę? No, trudno sobie wyobrazić, czy w Kościele. Wydaje mi się, że jesteśmy przed zobaczeniem tego, co możemy młodym zaoferować. W tym momencie wykorzystujemy te środki, które zebraliśmy przez ostatnie lata pracy duszpasterskiej. Natomiast warto pomyśleć, jakie nowe środki odnaleźć do tego, aby do młodych ludzi trafić. Mi się wydaje, że to jest dopiero przed nami. To najpierw wymaga to ten krok, który musimy zrobić, wymaga tego, abyśmy sobie zdali sprawę, że rzeczywiście za bardzo weszliśmy w świat wirtualny. Bo jeżeli takiej świadomości nie będzie, no to też nie będzie wycofania się z tego świata wirtualnego. Jeżeli sobie uświadomimy to, że rzeczywiście tak, za dużo jest nas w świecie wirtualnym, no to wtedy szukamy jakichś sposobów do tworzenia tych konkretnych, żywych relacji z osobami, które są wokół nas. Czy Kościół ma tutaj jakąś ofertę? Na pewno taką ofertą jest liturgia. Jeżeli ona jest pięknie sprawowana, to ona angażuje całego człowieka. To nie jest tylko coś, co oglądamy, ale w całości uczestniczymy w tym, co się wydarza podczas liturgii. Jeżeli ktoś jeszcze może uczestniczyć w służbie liturgicznej, no to zbliżenie się do konkretnych wydarzeń naszej wiary jest jeszcze bardziej głębokie. No tak, tylko że to jakby jest oferta dla ludzi, którzy praktykują, którzy chodzą do tego kościoła, ale co zrobić z ludźmi, którzy przestali praktykować, prawda? I nie chodzą do kościoła. Jeżeli chodzi o ewangelizację, to tutaj to, co się dzieje w internecie, może posłużyć ewangelizacji, prawda? Bo to jest jakby pierwszy etap. Ewangelizacja dokonuje się przede wszystkim przez słowo, czy też przez obraz, który ma dotrzeć do tych, którzy Chrystusa nie znają. Jeżeli oni decydują się na wiarę, no to wchodzą w Kościół, który jest wspólnotą realną, a nie wirtualną. Czyli w tej materii ewangelizacji, to jak najbardziej te wszystkie środki mediów społecznościowych czy internet, one bardzo nam mogą pomóc do tego, aby przekonać człowieka, czy młodego człowieka do tego, że warto zaangażować się w wiarę. I takich projektów jest mnóstwo w internecie. Naprawdę, jeżeli byśmy tak popatrzyli, projektów ewangelizacyjnych, katechetycznych, pokazujących wiarę Kościoła jest bardzo dużo. Mam takie pytanie, bo ojciec wspomniał o tych rodzicach. Co z tymi rodzicami? My ich już zostawiamy, bo oni są zapracowani, nie wiem, też czasem przychodzą, siedzą w komputerze czy telewizorze. Czy nimi nie należy się zająć? Jeżeli zajmujemy się młodzieżą, to może trzeba zająć się też ich rodzicami? Ja przede wszystkim bym się zajmował jednak rodzicami. Ponieważ jakby jeżeli wiara ma być przekazywana dzieciom, no to przez rodziców, to najpierw musimy poświęcić czas rodzicom, a potem dopiero współpracując wraz z nimi, jakby przekazywać wiarę Kościoła dzieciom. To czyli jakaś ewangelizacja. Tak, i to można wykorzystywać różne sytuacje z życia dziecka na przykład, czy pierwszą komunię, chrzest, bierzmowanie. Bardzo dobrą taką praktyką jest, żeby przy wszystkich tych okazjach, katechezach uczestniczyli również rodzice. Są katechezy, chrzcimy dziecko, ale katechezy są dla rodziców. Dziecko przystępuje do pierwszej komunii. Ojciec stosuje taką metodę w swojej pracy z młodzieżą? Tak, kiedy obecnie nie, ale kiedy przygotowywałem dzieci do wczesnej pierwszej komunii,
No to miałem taką zasadę, że nie przyjmuję dzieci do tej grupy przygotowawczej bez rodziców. Ja mówię, ja wam tylko pokazuję, jak taką katechezę przeprowadzić, a potem wy na co dzień, codziennie musicie z dziećmi w tym duchu właśnie pracować. Musimy w tym momencie postawić kropkę. Proszę pozostać z nami. Za chwilę wrócimy do tematu.